Oj, dowiemy się dzisiaj sporo o sobie, wiesz? Wiem, tak, aż, to znaczy, jestem pełen takiego, takiej antycypacji. Powiedz mi, mój drogi, gdybyś się miał określić jednym słowem, to co byś powiedział? Ja o sobie? No. Chciałbym powiedzieć, że takie słowo na D, ale nie powiem. Prezenter. O, właśnie, dobrze. Prowadzący. Tak, Dobry, prowadzący, Zdecydowanie. szukamy słów na D. Dobrze, to co, zaczynamy? Dradek Nałęcz. Dradeusz Zieliński. Drapraszamy. Da, fa, No dobrze, to teraz, jeżeli nie widzieliście zapowiedzi tego programu, jeżeli jakimś cudem nie zaglądaliście do internetu, no to teraz już możemy powiedzieć, że naszym gościem jest Jakub Żulczyk. Właśnie tak. dobry. Nie, Jakub Żulczyk czy Jakub Rzet? Nie, no Żulczyk. 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 Nie będziemy się. Nie to zmieniłem, coś... nie zmieniłem nazwiska. Nie zmieniłem. Wiesz. Jestem z niego wciąż gdzieś tam. Jestem do niego wciąż przywiązany. A chcesz powiedzieć, że dumny? i Mi się wydaje, że to jest. No nawet dumny. Tego, tak, tak, tak. Osiągnąłeś w życiu parę rzeczy fajnych. Tak. Napisałeś parę książek. Zrobiłem parę seriali, napisałem parę książek yy, i wydaje mi się, że. Chociaż wciąż wydaje mi się, że najlepsze przede mną. Mam jeszcze taki. No to wie, każdy z nas na to liczy. Najlepszy że serial przed tobą. Najlepsza, najlepsza książka przed tobą. Książka. Ta, przede mną, tak, przed tobą może też radek. To może, może kiedyś się przełamię. Zachęcam cię, się. słuchaj. Czemu, to dobre wiem. życie jest? Życie dobre, pisarza? to jest, bo jest bardzo życie, dobre. Ja nie rozumiem pisarzy, którzy wiesz co. Um, owszem, to, to czasami jest krwawy sport, w tym sensie, że jest to praca, która tak angażuje bardzo całościowo, że bardzo trudno jest nie być w pracy, mm. kiedy się wymyśla historię. Bo ja lubię w ogóle o sobie mówić, że ja jestem wymyślaczem historii, że to, że ja na przykład pracuję przy scenariuszach, albo to, że ja piszę powieści, bo to są moje dwa główne zajęcia, to. Niektórzy znają mnie głównie z pisania statusów na Facebooku, ale jednak jest to moje zajęcie poboczne. Storyteller. Sto storytelling, tak. Ja uważam się za takiego storytellera. I wiesz, no, książka czy scenariusz to jest jak technologia, tak? Jednak w takim szerszym obrazie tego, jak to funkcjonowało w historii człowieka, to jest technologia. Ja po prostu używam konkretnych technologii, a powiedzieć historię. I jednak kiedyś to robi już kawał czasu, a ja to robię już 15 lat, to wiesz, to mózg. Yy, Cały czas gdzieś tam na, na jakimś pracuje. poziomie pracuje, wiesz, zbiera te historie, podsłuchuje, analizuje, wymyśla i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale generalnie jest to super praca, bo każda praca, w której można jakby się utrzymać, robiąc to, co jednocześnie nadaje twojemu życiu jakiś sens i trochę takie jakby większe znaczenie. I kiedy robisz coś, w czym jednak jakby się spełniasz, czyli angażujesz do swojej pracy. Swoje Swą właściwe pasję. talenty, jakby swoje właściwe umiejętności, tak? Jakby to. to, to w... Mieć taką robotę to jest super szczęście. No, no. Możemy to, potwierdzić jako to... ludzie siedzący w grach wideo i robiący absolutnie. program o grach wideo. O grach wideo. Ja, ja na przykład powiem Wam, że jeśli chodzi o gry wideo, to ja miałem parę w życiu propozycji, pracować przy grach wideo i zawsze odmawiałem. Popatrz, kurcza, to było moje pytanie i od razu mi dotarło. Bo odpowiedział. Tadeusz też chciałby właśnie to Wiedzieć, czy będzie taki moment, kiedy się wiesz, przełamiesz i napiszesz scenariusz do gry wideo. Dlaczego, dlaczego odmawiałeś? Z dwóch powodów. Jeden powód był logistyczny, a drugi był bardziej taki metafizyczny, właśnie. Czyli program, problem, logi problem logistyczny był taki, że z reguły były to propozycje, które jakby przychodzili do mnie ludzie z dużych firm gamingowych. Dwa razy to chyba miało miejsce. Już nie będę mówił jakich firm i tak dalej. Tak, dwa, to mamy mały wybór, więc zakładamy, że wiemy, kto. Ale z tej firmy, która. Wydała y, dużą grę pod koniec ubiegłego roku, z którą były różne problemy, to z tej firmy akurat nikt nie mógł. Z tej przyszedł. akurat nie. Z no, tej akurat w takim razie te dwie mieliśmy przyjemność o tej grze rozmawiać. Wtedy, mieliśmy przyjemność o tej grze rozmawiać. Tak. Ale wiesz co, bo to były propozycje typu bo to są ja miałem wrażenie, że to są strasznie mili ludzie, ale jakby bardzo tam są w bardzo wąskich bańkach i oni trochę nie kumają, co jest poza tą bańką, więc to były propozycje typu Um, rzuć wszystko, co robisz i zawieź wszystko i chodź do nas pracować w trybie w ogóle 12 godzin na dobę. I ja, ja wtedy musiałem powiedzieć, słuchajcie, super, ale nie stać was na to. <grym> to jest zawsze dobre hasło, nie stać to znaczy, was na To jest nie, nie, bardzo dobre. Nie, nie, mogli nie moglibyście mi zapłacić tyle, aby zrekompensować mi porzucenie wszystkich projektów, w których akurat jestem, licząc kary umowne, bo wydaje mi się, że u was jakby tyle się... Nie zarabia się Nie opłaca. Nie się. Opłacać, no, no zarabia się duże miliony akurat. No, ale... ale to wiesz, to chyba nie na poziomie powiedzmy tam szefa writing roomu. czy... czy, bo, czy... Też zależy, czy ci dadzą, wiesz, akcje czy nie dadzą ale i tak. Ty, no, da. no, no, na co... pewno by mi dali dobrze, ale bo, bo jest, wa ważniejszy był ten problem metafizyczny. No właśnie, metafizyczny. Który polega na tym, że ja odbieram bardzo dużo, jakby też jestem odbiorcą kultury. Nie tylko ją tworzę, ale też ją odbieram. Tylko, że ja mam taki problem, że jak na przykład czytam prozę, czy tam powieści, czy oglądam filmy, czy oglądam seriale, czyli robię coś, co jest gdzieś tam pokrewne temu, czym sam się zajmuję, no to nie jest to taki odbiór czysty, bo ja zawsze się zastanawiam jakby trochę, jak to jest użyte. I to jest dla mnie jednak czytanie książki. Lubisz robić dekonstrukcję taką tego. Tak, i, a często też czytam książki, które są mi potrzebne do tego na przykład, co robię. Ja też często czytam książki w celach jakichś takich na przykład edukacyjnych. Więc, ale czytanie, czy na przykład oglądanie filmów, czy oglądanie seriali i tak dalej, to jest dla mnie bardzo często jednak wciąż praca. W tym sensie, że okej, okay, no nie traktuję tego jako roboty, nie dopisuję sobie tego do roboczogodzin, ale jednak mózg działa jednak przy tym trochę inaczej. Bardziej się męczy, ja to, A, więc ja, nie jest ja, to czysty relaks. Ja to rozumiem, dokładnie. A tak hmm. samo, jak na przykład ju zacząłem pracować w radiu hmm. tam lat temu, ponad 20 lat temu, to ja nie byłem w stanie chodzić na żadne imprezy taneczne, bo ja słyszałem, jak ten człowiek miksuje tę muzykę. Tam, ja po prostu nie tak. byłem w stanie wyjąć tego z głowy, na, nawet pod wpływem Słuchajcie, różnych to, rzeczy. No. Cały czas zwracałem na to uwagę. I Dorzucę to w takim razie dokładnie z, to. z gamingowego yy, poletka. Mam dokładnie tak samo teraz, jak zacząłem grać jako teraz bardziej twórca, bo byłem twórcą już od dłuższego mm -hmm. czasu, ale teraz jakby na własny rachunek mm -hmm. i bardziej na własny rachunek w każdym razie. I teraz każda gra, na którą patrzę, to patrzę właśnie przez pryzmat tego mm, jak oni tutaj coś zrobili? I na przykład w Uncharted 4 mi się strasznie ciężko gra przez to. Mhm. Bo wiem, że czegoś takiego nigdy nie zrobię. Nie masz tego, takiego czasu, no takiego właśnie... No właśnie. I dlatego ja nie chcę tak patrzeć na gry i chcę, żeby gry były w moim życiu jakąś taką po prostu formą jednak czystej rozrywki. Ja mhm. no. gram w grę po to, żeby się odprężyć, żeby wyłączyć mózg, żeby jakoś tam ten mój układ nagrody i kary trochę tam pobudzić, że to jest po prostu jakaś taka... To jest forma, forma rozrywki, forma odprężenia, Terapii wolnego troszkę. czasu, zajawka, hobby, jak zwał, tak zwał. A nie ale cię mimo wszystko jednak tak gdzieś z tyłu, tam, że hej, no to jest Twoje hobby, jak rozumiem, od bardzo, usi, bardzo dawna. na maksa, tylko oczywiście wiesz, tylko że to też jest pytanie o formę pracy, bo z tego, co ja wiem o tej pracy, wiem o niej niewiele, ona też jest trochę inna od tego, co ja robię. Ja musiałem się tam wielu rzeczy nauczyć od zera. Jakby scenarzysta, wydaje mi się, czy tam szef scenarzystów bardzo blisko pracuje zawsze chyba z level designerem, jednak, więc to musi być jednak. Z level designerami. Z level, level designerami. to z serem, tak? Nie, 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 nie robisz tego jakby w. Takim... No nie jesteś tak jak ty samotną wyspą, która może sobie stworzyć wszystko. jesteś znaczy, jakby w... Pracuję wciąż jako scenarzysta. Mam teraz. Bardzo lubię tę pracę. Bardzo lubię ten płodozmian między w ogóle pisaniem książek a pisaniem scenariuszy, bo to są dwie zupełnie różne rzeczy. Mam nadzieję, że niebawem będzie można. Zobaczyć kolejny serial, który napisałem dla HBO. On się nazywa Warszawianka. To jest autorski pomysł, autorska historia, tym razem taka bardziej komediowo-obyczajowa, mm, niesensacyjna i tam brutalna, tak jak ślepnąc od świateł. Taki trochę inny projekt, co też mnie bardzo cieszy, bo ja lubię płodozmian. Nie, nie lubię robić w kółko tego samego. I tam na przykład w tym pisaniu scenariuszy ja nie jestem samotną wyspą, nie? Tak jak powiedziałeś, wiesz to też, ale, ale to jest trochę inny rodzaj współpracy, bo ja tam pracuję z producentem, Pracuję z reżyserem. Oni są obecni od początku w tej pracy kreatywnej, ale mm, jakby jestem mniej zaabsorbowany technikaliami, podejrzewam, niż byłbym tutaj. Mm -hmm. um, opowiadam jednak story od początku do końca. Wydaje mi się, że w grach nie do końca tak jest. Owszem, zawsze masz główny plot i zawsze masz sub i tak dalej, i tak dalej, ale inne jest to myślenie. I ja też wiem w ogóle, gdy, kiedy ja gram, to ja też widzę, że. Dla mnie na przykład, jako dla gracza, to jednak może teraz powiem coś, co jest dziwne, a może nawet dla niektórych trochę obrazoburcze. Na przykład w graniu ja w ogóle uważam, że fabuła jest sprawą drugorzędną. No, no proszę, czyli ty jesteś gameplayowcem. Jesteś, jesteś Johnem karmakiem? Ja uważam, że w ogóle w grze najważniejszy jest gameplay. Kurczę, mój człowiek, naprawdę, najpierw to modore, teraz gameplay, uuu, bracie. Jak masz świetny, słuchaj, możesz mieć świetny scenariusz, ale jak coś nie działa po prostu w tej intuicyjności grania... Jak coś jest, wiesz, tutaj po prostu coś coś nie tak, to, 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 to nie ma tej przyjemności. Znaczy, ja tutaj dodam jedną rzecz, bo skoro już żeśmy weszli na takie tematy, to muszę tutaj też swoją. A, a są gry, w, w których zdanie. to jest totalnie szczątkowe, a w których gra jest super. Ale po zawsze jest. potrzebny jest setting. Znaczy, nie możesz tak, mieć tak, gry, która nie ma jakiegoś tak, osadzenia w, tak, w jakichś realiach, tak. bo, bo jak nie masz celowości, tak, znaczy, no możesz, no możesz grać w szachy, tylko, że tak. no, multiplayerowe gry. W multiplayerowych grach nie musisz mieć świata. W multiplayerowych no. grach rzeczywiście możesz mieć tą, tą całkowitą abstrakcję w postaci figurek na, na, na na szachownicy, ale jeżeli grasz sam w cokolwiek, to musisz mieć jakiś drive i gdzieś musi być właśnie ta, ta, ta wymyślona historia. No tak. e, no, dobra, ale sk skoro żeśmy zacznę na temat gier, to w takim razie od czego się zaczęło? O Jezu. Od czego się zaczęło? No, od czego się zaczęło? Chyba zaczęło się od jak mi kuzyn Atari pokazał. Mhm. To było, miałem lat chyba 5 sześć. Pierwsze giereczki, tak? Pierwszą gier, pierwszy raz i tam nie pamiętam, co to było. Boulder Dash. Coś takiego. River Ride. Coś takiego. Ride, no. albo, Boulder, albo Alley Cat jeszcze ewentualnie. Tak. A twoja... Ale też była jakaś tam w ogóle goła pani. A U, to jakiś to poker. To jakiś poker, to, poker, to, poker to, z gołą panią. Dobra, to w takim razie zawęzimy. Ale potem Twoje Amiga. Pierwsze... O, Amiga, właśnie, świadome. Pierwsze to była Amiga, tak? Amiga to było pierwsze granie takie bardzo świadome. Niedługo nie później, o 7 czy 8 lat. Wspaniała przygoda. Najpierw było chodzenie do kolegi na Amigę, do sąsiada Jarka. Serdecznie Cię Jarku pozdrawiam, że tyle mi użyczałeś swojej amigi. I granie tam wiesz, no, w Street Fighter był na przykład bardzo ostro na tapecie. Potem rodziców wybłagałem o, o swoją amigę. No i kurczę no ty przyszedłem tu i Gier od groma. Wiesz, to było super. Amiga była super, bo ona była trochę konsolą, nie? Hmm. No wkładasz działa. Wkładasz działa, wiesz, po prostu potrzebowałeś monitora zewnętrznego, ale do telewizora też ją de facto mogłeś podłączyć. Eee, ja w ogóle chyba miałem ją do telewizora podłączoną, już ja nie pamiętam. Ja miałem, o, to byłeś, no, to był bogato, Ja musiałem współdzielić ekran z rodzicami, także. 14-calowy Cokolwiek monitor. chciałem zrobić na komputerze, namalować, wiesz, w Paint'cie, bo też jarałem się grafiką na całym początku, to musiałem jednak wybłagać te 2-3 godziny. A ciężko się te projekty kończyło w takim krótkim czasie. No, no. A potem wsiadłeś na, na PlayStation i zostałeś konsolowcem. Nie, nie, to jeszcze była przerwa. Jeszcze był była. jeszcze etap ostry grania na PCcie. Mhm. Rodzice kupili po prostu ta amiga, coś tam się w końcu zepsuła, rodzice kupili Zastarzała. PC, żeby był PC w domu, do dziś pamiętam, bo była Pentium 150 czy coś było, takiego. takiego. Było. tam firmy Optimus. I tam, no, Duke Nukem chodził na tym. No tak, to no na Pentium to już powinien. Więc było Duke Nukem, Red Alert, wiesz, te wszystkie takie klasyczne gry pc z tego okresu. I potem było PlayStation pierwsze, które nie było moje, pożyczył mnie kolega, ale dużo grałem na pożyczonym PlayStation i wtedy, yy, to pamiętam, no Metal Gear Solid zakochałem się w tej serii mm. wtedy i było Final Fantasy i był, były tam oczywiście jakieś tam wyścigówki i tak dalej. Potem była ja dwójka. – Crash Bandicoot. No. – też, też, Mamy w programie wiesz, na bogato, mamy głos. Tak, – Tak, tak, tak. Potem była dwójka, <grym> dwójka, którą dosłownie po prostu zarżnąłem i przyszedłem jakąś nieprawdopodobną ilość gier na tej dwójce. Potem zrobiłem zdradę. – Na Xboxa, Na tak? Xboxa, bo miałem 360. No – To była dobra konsola obiektywnie. – Tak. I teraz mam czwórkę. I znowu wracasz, wracasz i czekasz. Bardzo mi się podobało, co żeś nam powiedział tutaj przed programem, że ty jesteś osobą, która, i co też jakby pokazuje od razu, że znasz się na grach. No. Nie kupujesz konsol na premierę, tylko czekasz tak. na następną wersję. Tak, już tak, pokazuje, tak. że człowiek no. coś ma do czynienia. No, po, po pierwsze są drogie, po drugie jest mała biblioteka, a po trzecie te pierwsze serie zawsze coś tam nie dzieje. Nie, 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 nie no. takiego Tak, 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 tak. No ja pamiętam, wiesz, ok, no nie ma takich problemów może teraz z piątką, ale pamiętam Red Ring of Death, nie? O, na przykład. miałeś? Nie miałem. Ja, A ja miałem. miałem, dlatego, że kupiłem później. Miałem. Załapać się załapać Red Tak, ale trzeba. wiesz, Metal Gear Solid się pojawił. Co sądzisz o Hideo Kojimie? O, to jest dobry postaw. O, pan Bo Ja, jestem to ja sądzę o Hideo Kojimie? No. no kurde, no to jest po pierwsze... No to, to jest artysta wielki. Okej. Okay. Wielki artysta, wielki mózg. Ja też go na przykład bardzo lubię obserwować na Instagramie, bo bardzo lubię patrzeć na jego świat takich w ogóle odniesień. Bo to jest facet, który w ogóle sięga daleko, daleko poza gry. Mm. I on ma, wiesz, tam jest potężna erudycja. Literatura, Literatura i kino takie, wiesz, po prostu ja, Tarkowski. Ja wiem, wie. nie no, zniszczycie mi po prostu świat mój do, we dwóch tutaj. A, ja, a, co nie... ja teraz powiem pisarzowi znanemu, że nie, że Hideo Kojima to jest kurde grafoman, który Ale tak uważasz? Robi... Ale ja to rozumiem. Nie znoszę go. Ja to rozumiem. Nie go. Uważam, ja rozumiem. że jest to człowiek, którym się miesza geniusz z absolutnym szaleństwem i głupotą. Jego historie się nie kleją absolutnie, są naiwne i trywializują ważne problemy. Tak, jak na przykład słynni Dziecięcy Żołnierze w metalgirze Piące. Dla mnie to było oburzające, że w ogóle tak Ja ci lecz. powiem tak. Ale, ja ci powiem tak. On wszedł jako chyba jedyny w grach mainstreamowych, mm. bo w grach indii to jest często, ale on wszedł jedyny w grach mainstreamowych na taki poziom recepcji i poziom rozmowy z uczestnikiem, który jest bardziej powiedziałbym w takiej sztuce wyższej, na przykład mm. awangardowej, w teatrze i tak dalej. Okej. Okay. Tak, tak. i, I na czym to polega, żeby to rozwinąć, żeby nie pleść gołosłownym? Ja uwielbiam Metal Gear, Gear Solid 5, jest wspaniała, mimo że jest kompletnie. ta gra jest niedokończona. Mm -hmm. Przecież ta gra dochodzisz do połowy, lecą napisy, i potem masz jakieś jeszcze 40 bzdurnych misji, które są powtórkami tych poprzednich misji. Ja już w to nie grałem, bo już, o, już się nie, nie chciało. Napisy wiesz. lecą co 15 minut. Napisy lecą co 15 tak? minut. Co 15 minut jest by nie do Death Stranding jest wspaniałe. Mm. Moim zdaniem, mm. to jest wspaniała gra. Ale Story ci się tam podobało? Nie, nie, nie miałeś tam takiego... Ale to Story jest, wiesz co, to Story jest takie... Yy, właśnie, to jest gra ze świetnym gameplayem moim zdaniem. W ja ogóle. Się, jest, żeby nie było, ja się z tym zgadzam, bo to jest ta rzecz, która mi się w The Stranding podobała, natomiast nie podobało mi się właśnie wszystko, co było dookoła. I to. Co, jest ono, ta ono, naiwność, na jakimś, ono na jakimś poziomie, to Story jest bardzo takie piękne i ludzkie, bo ono w ogóle wchodzi w taki poziom jakiejś baśni, jakichś takich pierwotnych archetypów i hmm. tak dalej, takiego w ogóle mitu. I ono na takim poziomie jest bardzo piękne, ale owszem w ogóle ta gra, z tą grą też, bo o co mi chodzi. To jest trochę jak schodzeniem do teatru. Nie wiem, czy chłopaki chodzicie do teatru. Ja chodzę głównie z moją yy, cudowną partnerką, no bo ona jest w naszej rodzinie odchodzenia do teatru, więc ja chodzę z nią. Chociaż parę razy robiłem coś dla teatru, więc to nie jest, wiesz. Ale ja mam taki pogląd na chodzenie do teatru, że teatr jest bardzo skrajną sztuką bo teatr albo działa, albo nie działa. Mm -hmm. I jak działa, to działa big time, że wychodzisz i dostajesz tam po prostu przeżyć niemalże metafizycznych. Po prostu to, to wchodzimy w jakiś poziom jakiejś ceremonii, jakiegoś rytuału i coś ci się przestawia na takim grubym, duchowym poziomie. Mm -hmm. Albo i to jest opcja jeden, albo jest opcja, opcja dwa, dwa, że teatr nie działa. I wtedy siedzisz w agonii i sapiesz po prostu, rozumiesz? I ludzie obok ciebie mówią na przykład, czy pan mógłby przestać sapać, a ty mówisz, Mógłbym. Więc masz tylko albo, albo dla mnie przynajmniej w teatrze, kovidja teatralnego. Nie ma rzeczy średnich. Nie? Jest mm. albo w ogóle jakiś najwyższy poziom i powiedzmy to jest tak 1 na 10, albo masz po prostu agonię i to jest 9 na 10. Tylko warto wciąż chodzić, bo to 1 na 10 wy, wynagrodzi tamtą, ci nagrodzić tamtą gry, agonię. Mm. I to jest case de tylko u niego to się rozgrywa w na w przestrzeni jednej gry. Jednej gry. I masz, a, I masz po prostu i tak samo jest w Dev Stranding. Dobra, to, to, jest, to jest pierwsza argumentacja. Stary, jesteś pierwszą osobą, która da mi Przeci argumentację. Wytłumaczyła Hideoko Kojima. Nie wytłumaczyła Hideoko Kojima do końca. Moje zdanie się nie zmieni, natomiast wytłumaczyła, jakby na, w jaki sposób to działa, tak? dlaczego to, to też no, działa. Ja to to Stranding, do ja, Stranding było dla mnie grą, bo mówiłem, że dla mnie najlepszą grą na czwórkę na tę generację Horizon. Horizon. To jest Horizon. Jestem wielkim fanem Horizona i z niecierpliwością czekam na drugą część. Premiera dwójki to jest moment, kiedy ja sobie kupię piątkę. Ale idę w Stranik było dla mnie taką grą do momentu, kiedy wjechaliśmy tam poziom tego zakończenia pięciogodzinnego, nie? i to pięciogodzinne zakończenie stary, to po prostu yy, rzuciłem padem o ścianę. Między na wysokości drugiej godziny, kiedy musiałem w kółko zapierdzielać po prostu tym gostkiem po plaży i szukać po prostu księżniczki, księżniczki to to już był moment, w którym ja rzuciłem padem o ścianę i zacząłem jakby, wiesz przeklinać, nie? Ale sam wątek na przykład dla mnie, taki wiesz, coś, co mnie z, y, kupiło, jakby absolutnie chwyciło ze serducha, to jest postać Maca Mikkelsena i cała relacja z Wspaniałe z... to jest. I to jest rzecz, wiesz, jak gdziekolwiek to się jest teraz Matz Mikkelsów to nie płaczę ze względu. Do tak? tego nie doszedłem w tej grze. Niesamowite. Niestety. Ja się tam ta skończyło na Hardmenie, daj Hardmenie i tym trzecim. Tak. Ale potem, hardmanie. jak już przewalisz się przez te pięć godzin i masz tę ostatnią sekwencję z tym dzieckiem, nie? To... Mimo, ja miałem coś takiego, że mimo że poprzednie pięć godzin miałem takie. To tutaj było znowu właśnie katarzis, tak? Tak, bo tak. To, było to, 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 to katarzis. Ale widać, że, że Hideo jest już Tatełem, że już jest ojcem, nie? Że tak, że on tak, już, tak, tak, tak. To swoje życie i te swoje historie jakby Opowiada przelewa końcu, bardzo mocno. W tekście W jego grach to widać, nie? I tak, no bo to jest ojciec, nie? Tak. Yy, jestem ojcem. Yy, yy, mam pasierbicę. A, no dobrze. To... Yy, ma, nie jestem Paralians. ojcem biologicznym, ale mam, mam swoją córkę taką przybraną. Słuchajcie, zanim zejdziemy na przerwę, zostajmy jeszcze na moment w temacie e, słowa pisanego i mhm. w temacie gier, ponieważ ty byłeś związany z e, Neoplusem. Oj, stare dzieje, ale tak, pisałem tam teksty. No, no właśnie. Pisałem tam teksty, ale to było Jezu, to było. No dawno temu, bo ten Plus było dawno temu. Stary to było. No. Nikt tego nie pamięta, dlatego opowiedz, tym bardziej. Opowiedz! Kurde, ja, ja by widziałem. Ci powiedział, tylko ja nie pamiętam. Tak, Kulka znałeś. Ja tam nikogo w życiu na żywo nie poznałem, po pierwsze, no to była jakby e, sytuacja taka, że ja wydałem moją pierwszą książkę, która się nazywała to było 2006 rok. Ona się nazywała Zrób mi jakąś krzywdę. Czyli wszystkie gry wideo o, są o miłości. Jak ktoś tę książkę przeczytał, to wie, że tam jakby jest bardzo mocny w ogóle wątek gra, gry wideo bo tam bohaterka gra cały czas w gry wideo na konsoli Nintendo GameCube, żeby było śmiesznie. Są levele, wiesz, masz kolejne rozdziały, to są levele itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Bohater porównuje do gier komputerowych, do Zeldy mm -hmm. i tak dalej. Także ta gra jest taka polska powieść gamingowa do dzisiaj, chyba jedna z niewielu, to mój debiut. I wtedy też odezwał się do mnie właśnie Neo że wow, napisałeś powieść, która de facto jest trochę o grach wideo. Um, więc może byś chciał pisać dla nas felieton. No i pisałem dla nich felieton o, 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 o grach. I tam on był trochę o starych grach, z tego co pamiętam, ale też był trochę o, o, o nowych. Pamiętam, ale powiem, ja pamiętam, że napisałem tam chyba felieton o Resident Evil czwórce. No. To już od Jeden razu nas text, który ustali, pamiętam, w czasach też. Że było o Resident Evil czwórce, bo mi się super ta gra wtedy podobała, uważałem, że jest w ogóle ekstra, jest super horrorem. I, i, a, Będzie, ale cały kontakt niestety właśnie w tej pracy takiej yy, często na przykład takiej pisania felietonistyki, nie? Mm -hmm. bo dużo felietonów też w swoim życiu napisałem, a ja pisałem w życiu dużo różnych felietonów i bardzo często ja nie poznawałem w ogóle ludzi na żywo, którzy zamawiali ode mnie Bo to wszystko było, wiesz. I na tym nas, na chwilę się zatrzymamy, bo musimy znowu tutaj kostki rosołowe op opęzlować. Co my tam jeszcze dzisiaj mamy? Zobaczcie, Zobaczcie zresztą, jaki mamy asortyment towarów. na własne uszy. Tak. Stańcie z nami. Kupcie nie później, daleko. żebyśmy później mieli z tego jakieś tapejki. To pijemy. będzie krótka przerwa. Coś Za się widzimy. Wracamy poprzednio. Ja z przyjemnością robię. Ale że program. Program robię z przyjemnością. Ja z Tobą radził też z przyjemnością. Czy ty wiesz, że Kuba to był mój kolega z klasy? Tak. Wiem. Siedzieli tak. w jednej ławce. Tak. No to, a to jest Właśnie... fajnie jest mieć kolegę, I my który jest znanym się tylu pisarzem. I my w 7 latach ponad 20 wiesz, spotkać. <grych> Właśnie. W ja ci Każdy od... poszedł własną drogą, no. się spotykamy, tak wiesz. Od mojej przyjaciółki wyszczycie... miałem Ci podziękować za sztywniutko. Za określenie sztywniutko, bo ona jest mega fanką, tak. Nosi, nosi namiętnie bluzy, ma taką specjalną, wielką, taką. Sztywniutko. Tak, tak, tak. tak, tak też to miałem ci Też, przekazać, też co mam bluzę, Ja też no dostałem słak od tej telewizji, o której no. Pan mówił, także wiesz, sztywniutko. Wiem radzi. Tak. byłeś w sztywniutko tej wielokrotnie i zawsze Myśmy uważałem, program że program zaczyna. sztywniutko, no, no, sztywniutko plusy, żeś zaczyna, dalej masz ją no. nawet na tym, na naszym na obrazeczku. Grafice. na grafice. Cały także ten... lansujemy cię, jakby co, pamiętajmy, to Ale jest... myślę, że można też zrobić taki, wiesz, brand taki pandemiczny. Bo jednak wiesz, ludzie potrzebują też. Yy, I to, bo to będzie takie bardzo krótkie zarysowanie. Zjawiska, którym ostatnio bardzo dużo myślę, bo ja w ogóle uważam, że jest w ostatnich czasach to widać zwłaszcza w telewizji, w serialach w streamie. Nie? Mhm. Znaczyń, ja telewizją nazywam po prostu platformy streamingowe. Wszystko to jest coś śródmyślowy. Nie, yy, jest pewien taki zwrot narracyjny, że mówiąc w wielkim skrócie, ludzie zaczynają potrzebować nadziei. Ludzie już nie chcą słuchać za bardzo o tym, że świat to jest złe, cyniczne, nihilistyczne miejsce, w którym po prostu, wiesz, wszyscy umrzemy. Już ludzie wiedzą, że my wszyscy umrzemy. COVID im to już, już do bardzo mocno o tym o tym przypomniał, ale ludzie potrzebują jakiejś nadziei na lepsze jutro i o tym, że w ogóle opowieść o tym, że jest ważna jednak wspólnotowość i że między człowiekiem a człowiekiem może się w ogóle wydarzyć coś pozytywnego i sensownego. I okej, okay, po prostu taki jest symbol czasu. Tym bardzo mądrym wstępem chciałem rzucić taki pomysł, że myślałem też o, to, o tym, żeby zrobić taki sub-brand mięciutko. Mięciutko? <śled> Pierwszy raz usłys usłyszeliście o tym fopie, w fopie, Jakby co, tak, to my sobie zrobimy tam. Jakiś. No, nie wiem, wiesz, no właśnie tak <laughs> rzucam tego propozycji. Ja muszę powiedzieć. Ale że ja to mam... wiesz, nawet nie ciuchy, tylko ko kołdry, poduszki, koce, yy, kapcie. termofory. Kapcie, kapcie, wiesz o co kapcie, chodzi. Ogrzewacze. Wszystko co jest no. no, na czas. To jest bardzo zarazem. dobry pomysł, a ja miałem dokładnie taką, znaczy ja mam. Za każdym razem, jak włączam telewizor i lecą wiadomości. Od razu rezerwuję copyright na to, żeby jak ktoś, kto ogląda, że wiesz, bo wejdę pojutrze ja tak, na winter traj... i do do będą do me, te. Do będą do już zrobione. Już to jest nie. do tego, że za każdym razem, jak włączam telewizję newsową, nie będę mówił jaką, ale jedną z telewizji newsowych, to zawsze mnie zaskakuje, że tam nigdy nie ma pozytywnych wiadomości. Tam są informacje, które są mi najmniej potrzebne na świecie. telewizji Wiem, i to się nie sprzedawało. Ale z drugiej strony, po co mi informacja o tym, że. Pod nie wiem, kawęczynem dolnym, przepraszam, kawęczynian dolnych, jeżeli obrażam, ktoś zginął w wypadku. Po co mi ja ci, ta informacja? Ale to, wiesz, na Facebooku masz to samo. Wchodzisz na Facebooka, na Twittera i na Wallu masz to samo, nie? Bo to jest... no to zależy od bombla troszeczkę też. Znaczy, słuchaj... Mój bąbel troszkę mniej mnie atakuje. Zależy dlatego, że... od bombla, ale jednak wiesz, ale feed, na, ale feed generalnie jest feedem, nie? To to I, I jak skupskrybujesz na przykład różne tam podmioty takie, które dają ci newsy, to też feed jest feedem. No ale to jest, wiesz, to jest prosta sprawa, jakby neurologicznie człowiek po prostu żywiej reaguje na bad news niż na good news. Jakby strach, zaniepokojenie, jakby wiesz, panika są silniejszymi emocjami niż poczucie komfortu i... I tak dalej, i tak Niemniej dalej. Jest coś a to zwiększa tym, że się tym szczujemy tak strasznie. I tak zwiększa to ile czasu po prostu. W... Siedzą przy telewizji. Albo przy, no przy telefonie dzisiaj bardziej. Yy. To dlatego, dlatego wiesz, tym bardziej jakby zaskakuje, albo i nie, sukces Czarnego Słońca. Hmm. Ponieważ mamy to właściwie na co dzień, wszędzie, to co jest opisane. Tak. Oczywiście u ciebie tak. jest hiperbola, jest to w, w jakiś sposób jakby powięcone. Tak. Natomiast ta, to jest ta rzeczywistość, która nas otacza. A jednak ludzie zakochali się w tej książce, tak, kupili ją, tak, już, tak, wiesz, tak, serca wielu osobom. Tylko wiesz co ludzie, tak po pierwsze to, e, ta książka jest gdzieś tam jednak zabawna, owszem to jest bardzo czarne i wykręcone poczucie humoru i bardzo takie, no porąbane, ale jednak ono tam jest, e, czego niektórzy nie zrozumieli, ale niektórzy wydaje mi się widzą to, że ta książka jest po prostu śmieszna, że ona jest zabawna. E, a zresztą w ogóle ten gruz, ten bohater, on jest trochę takim jak, jak z gry komputerowej ja gościem. Samy, nie? Sam, po, po przeczytaniu tej książki widziałem tylko i wyłącznie gruzy na ulicy. To no. znaczy, dziękuję, że mi w końcu wiesz dałeś to słowo. Bo nazwałem ja cię, Nazwałem ci ich, Po no. prostu gruz, wiesz, no. tych rosłych mężczyzn, wiesz, z małą e, ilością z, włosów. Po co ci głowa jemnią? E, tak, 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 tak. Nie no, wiesz, no masz 11 listopada, no to całe, całe miasto masz wielkie tak gruzów, ale to jest w ogóle trochę tam, to też jest książka, którą trochę wpłynęły gry wideo, na przykład gry Rockstara, nie, bez wątpienia, no tam, tam jest ten duch na przykład, nie wiem, takich moich ulubionych gier stara, czyli Manhunter, na przykład, czy tam The Warriors i tak dalej, tych, takich. No to takie mocne, mocne, mocne A, klasyki. Tak, ko ja ja, ja uwielbiam. Powiem tak, ta historia i niektóre sceny, to było tak, że ja, mnie, ja po prostu no, czułem jakby pewnego rodzaju nienawiść, która się we mnie, wiesz, uh -huh. rodzi i tak. bałem się tego uczucia i no. miałem, byłem bliski przerwania czytania, no. e, wiesz, tej książki, ale cały czas oczywiście za zadziałało to, że byłem ciekawy, co się wydarzy na następnej stronie. Super, Więc, no bardzo mnie, bardzo mnie to różne skrajne emocje. Tak. Tak, tak, to bo o to chodziło. Procesie, nie tej książki, nie? O to chodziło. No. A nie uważasz, że w grach jest troszeczkę za mało takich właśnie bardziej poważnych tematów. Wiesz, to się różnie kończy, bo przypomnij sobie na przykład yy, to, to Gamergate, nie. Mhm które było tam trzy lata temu w Stanach i to było też związane, bo to na o, Dachnie, chyba to, to jeszcze było przed, wybuchło, przed no ale to był, Trumpa. to była jakby reakcja tego po prostu tej męskiej takiej części tych graczy, takich powiedzmy, nazwijmy to z braku lepszego określenia, jakichś takiego powiedzmy incelowskich tych graczy. Gruzów takich, takich gamingowych. gruz gamingowych gruzów. E, reakcja na to po prostu, że w grach zaczęło być coraz więcej właśnie takiej tematyki politycznej, równościowej, emancypacyjnej i Czy, tak dalej, i tak dalej. Właśnie, mi się wydaje, że tutaj jakby pierwsze słowo wypada, bo polityczna była zawsze, ale tak. ta emancypacyjna tak, jakby tak, zmieniła tak, się tak. nagle w pewien tak. sposób optyka w grach. Znaczy zaczęły tak. się pojawiać tematy nie tylko i wyłącznie klasycznie niezauważalnie polityczne, czyli na przykład cała mm -hmm. seria Call of Duty, no to przecież to tak. jest propaganda, tak? Armia amerykańska, Abs amerykańska w 2000 roku, o ile pamiętam, stworzyła grę America's Army, która była programem tre trenażerowym de facto tak. dla żołnierzy. E, więc ta polityka jakby zawsze w grach była obecna, tylko... I, I w sumie była też obecna ta, ta, ta nasza, chyba nasza powiedzmy, ta, ta bardziej właśnie liberalna jej odsłona, tylko ona zawsze była mało zauważana i jakby mało tak wypychana na, 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 pierwszy, na pierwszy front. I to się zaczęło zmieniać dopiero teraz, kiedy gry się jakoś tak u ustaliły jako norma, też, tak norma. Ale też nie macie wrażenia, że chyba teraz w ogóle rynek gier jest największy w historii. Jak tak, absolutnie. Nigdy, Jakby nigdy jest, jest historii... tyle tytułów i tyle nisz różnych i tak to jest po prostu, wiesz, finansowo chyba w ogóle rynek gier jest dużo większy niż rynek i streamingowy hmm. i, i, i kinowy i tak dalej. Zmierzam do tego, że po prostu tam jest już pra praktycznie miejsce na wszystko. W tym momencie, nie? Jest Ale wszystko, tak, to, tak, tak czy, to czy gra może być komentarzem do, 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 do rzeczywistości, będąc jednocześnie bardzo poważną ucieczką do tej rzeczy, od, od tej rzeczywistości? Na pewno, bez wątpienia, oczywiście, że może być. Czy powinno być tego więcej? Nie wiem, bo to też jest o tym, że wiesz co, gra po prostu nie musi być stricte polityczna, aby być polityczna w tym sensie, że na przykład jednak forsuje pewne wzorce kulturowe albo pewne wzorce zachowań i tak dalej, co też robią filmy, książki mm -hmm. i tak dalej, zawsze wiesz, jest taki taka no, mi tak, jest taką grą. A do grą, tego jeszcze nie? umówmy się, że, że gry są teraz przy tej części widowni, która tych książek już hmm. tak do końca nie czyta, nie? I tak. filmów ogląda tak. mało, tak, więc tak, 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 tym tak, bardziej tak. wydaje mi się, że powinny te gry zaczynać pełnić taką rolę bardziej edukacyjną. Bardzo mnie śmieszyła na przykład za taka, wiesz, gdzieś tam y, awantura przy okazji cyberpunka, która rozgrywała się trochę na drugim planie, bo na pierwszym planie była po prostu, wiesz, wielka awantura o tam o technicznym niedow hmm. niedowiezieniu tej gry. Ale na drugim planie była też jakaś Jakaś taka awantura dotycząca jakichś tam wątków transpłciowych, tego mm, w ogóle jak wiesz że gra jest przeseksualizowana, ale też to było w takim kontekście politycznym, co mnie dosyć bawiło, no bo jednak Wiedźmin, tak jak całe uniwersum Wiedźmina, totalnie jest polityczne. Totalnie przecież. jest polityczne, jest jedną wielką opowieścią o wykluczeniu, o walce klas, o, o walce rasizmie, ras, nie. o rasizmie, o w ogóle niesprawiedliwości, o wiesz, jest jedną wielką taką metaforą wszystkiego, co się mm. dzieje w tym świecie i. i i Sapkowski, co też jest chyba rzadkie w ogóle bardzo jak na polską fantastykę, nigdy nie ukrywał tego, że to, to serce ma, ma jednak tak. bardziej po tej lewej stronie, tak? tak? tak. W przeciwieństwie do większości. Do reszty pisarzy science fiction. No reszty no, nie pisarzy. No, no, dwóch jeszcze jest takich chyba, którzy. Science fiction, którzy nie No, no tak, wiadomo, to jakiegoś no, no, Tak, tak, ale to jednak. Chłopaki są dosyć taką awangardą w porównaniu do bardziej. Tam. Absolutnie, tak. Absolutnie. Zdecydowanie to też jest właśnie jakby znaczące, że ponieważ ta nasza, ta, ta growa, jakby. Więc no, to jest nasz. o płytkim czytaniu, wiesz o co chodzi? To jest o niewidzeniu całego obrazka, no bo tam chłopaki się triggerują, jak widzą, wiesz, że można sobie zrobić panią. E, z kutągiem. Z, no. Panią z siusiakiem i, i to ich triggeruje, ale jak nagle widzą ogromny, bardzo złożony świat, w którym pewne. Relacje władzy i, i, i relacje pewna metaforyzacja jest no dosyć. bardzo, Nie jest to jakieś tam, wiesz, super też subtelne w Wiedźminie. No to in To jest tak, tak, tak. Mam jeszcze jedno pytanie jakie takie zadanie specjalne związane no. wiesz, z, twoje, z tobą. Twoje największe FOPA. Ale dotyczące grania, czy w ogóle? Jak masz growe, to bardzo prosimy growe, a jak masz niegrowe, takie ogólne, dotyczące to twoja pierwsza, anegroca największa obiezna. stopa, która ci przychodzi do głowy. Coś, czego, ma... czego jest ci no, to, to, Tego to jest po prostu mnóstwo. Wydaje mi się, że jest wstyd, nie będę dawał mi konkretnych przykładów, wydaje mi się, że może być mi wstyd, że ja parę razy i nie mówię tutaj absolutnie o swoich o, ostatnich perypetiach, ale parę razy było mi wstyd, jest, może być mi wstyd za to, jak parę razy zachowałem się w mediach społecznościowych. E, bo wydaje mi się, że może niepotrzebnie... Hmm, zaatakowałem albo obraziłem, bo wdałem się w konflikt z jakimiś osobami, bo jednak dosyć piszę bardzo in your face i, i, i mam Zauważyliśmy, osobność. tak. In your face, ale jeszcze raz, nie jest to o moich bieżących, znanym wszystkich, perypetiach, jak tylko jest to raczej jakimś tam całkształcie mojej działalności, że może parę razy przygiąłem pałę i może kogoś powinienem za coś tam kiedyś przeprosić, ale też może bez wchodzenia w szczegóły, bo to wtedy się zrobi takie przepraszanie za pomocą waszego programu, co też nie ma sensu. Starujemy. E, ale... Wydaje mi się, że spry. Z prywatnych fopa, to pamiętam jak kiedyś. Ty to wiesz, to, to jest tego masa, no to mm, jest tego mnóstwo. No. Pamiętam jak kiedyś poszedłem do koleżanki, na przykład w wieku, w wieku takim nastoletnim, to było dobre. O, to jest dobre fopa, Może nie największe, ale ono jest dobre, bo ostatnio opowiadałem je przy świątecznym stole jako anegdotę. Poszedłem do koleżanki i u koleżanki siedziała jeszcze jakaś inna koleżanka, i ta koleżanka była z chłopakiem. Działo się to w moim rodzinnym mieście. I w ogóle wszedłem, i tam była jakaś nagle roz, taka no, głupia rozmowa. I nagle koleżanka mówi: Że, ja chyba sobie muszę kupić drukarkę laserową, nie? I, a ja mówię do tej koleżanki: Ty, a po co ci drukarka laserowa? Co ty chcesz w ogóle drukować fałszywe pieniądze, czy w ogóle o co ci chodzi, nie? Jakby, że to jakby niepotrzebny wydatek, bo to jednak była droga impreza wtedy. I wtedy zapadła grobowa cisza. Wszyscy na mnie popatrzyli, jak na jakiegoś w ogóle trendowatego. I potem, kiedy ta koleżanka z tym kolegą wyszła, to tam ta koleżanka mi powiedziała: ale ty jesteś głupi. Przy on właśnie wyskoczył z puchy, rok siedział. Zafałszowanie. O! No, dobrze! Wybrnąłeś stary na dobre 4 na 10. To było dobre, wiesz? To <laughs> było, to było spoko, FOPA. Doskonałe. Doskonałe A wydaje mi się, nie mam... że jeśli chodzi o gaming. O, czekaj, jeszcze, jest jeszcze? To napisałem taki w ogóle. Um, napisałem przy okazji premiery cyberpunka Falieton, w którym bardzo tej gry broniłem. Mhm. Hmm. Radziu, zobaczyć. Jeszcze coś z, was Z łączy. jednej klasy. No, z jednej klasy, ewidentnie. No I z perspektywy czasu mogłem jednak ten felieton napisać po tym, jak ukończyłem tę grę. A, ja uważam, że nie trzeba kończyć gier do ich recenzowania, przynajmniej nie wszystkie. Ale nie wiesz co, mnie? mogłem, bo niestety, kurczę, tam było trochę jednak tak, że im dalej... No niestety było z tym cyberpunkiem także im dalej w las... Tym więcej drzew tym więcej a, czy ty grałeś na konsoli też? Zdaje się, że więc no, ja grałem na konsoli, no. wyjątkowo trudna. Bardzo, bo to, Słuchaj, było, to możecie, była, wyjątkowa przygoda. Możecie się tutaj pocałować z Radziem, Radziu dał 10 na 10 Cyberpunkowi Precenzji. to teraz go za to za to. Chociaż jedną powiem. rzecz to ci powiem, a propos Cyberpunka, też uważam, że bardzo tak z perspektywy czasu, że ludzie bardzo niesprawiedliwie ocenili tę grę, jeśli chodzi o jedną rzecz, mianowicie nie sprawdliło o co chodzi, nie sprawiedliwie ocenili, jeśli chodzi o gameplay, a konkretnie o walkę. Ja uważam, że walka i strzelanie naprawdę były w to, to cyberpunku. Wyszło, było, wyszło im. To im to wyszło i to naprawdę było super. E, coś, czego się wszyscy właściwie najbardziej bali przed premierą, to akurat te elementy nie zawiodły. E, tak informacja jest. zwrotna. My mamy ten odcinek pod koniec kwietnia, więc informacja zwrotna: to jest najnowsza książka Kuby. Kupujcie, A, myślałem, czytajcie. Myślałem. Super, nadzieję, dzięki, że, że o tym mówisz. 19 maja premiera. Zapraszam serdecznie. E, Jakub Żulczyk, nasz e, gość, pisarz, Bardzo mi było miło być waszym gościem. Zapraszamy na publicystykę. Przejdźmy w takim razie do mieliśmy, naszych tematu fantastycznego Radziu. gościa i muszę powiedzieć że e, wiemy to off the record, że było kilka telewizji zainteresowanych. Ale to takich poważnych telewizji. Nasze zaproszenie i jesteśmy jeszcze raz bardzo wdzięczni za to, że mogliśmy pogadać przede wszystkim o grach. No i był to super wywiad, swoją drogą. Bardzo, bardzo taki ciekawy, bym powiedział, otwierający oczy na Kodzima, e, Ale teraz przejdziemy do innych tematów, bardziej przyziemnych, nawet można powiedzieć całkowicie przyziemnych, takich jak gry, wideo, w które gramy obecnie. I Chodzą, grasz... te gry, wideo potrafią cię przenieść historycznie, Zamierzło przeszłość. I powiedzmy, że bawią się tą przeszłością. Mówimy teraz w tym przypadku akurat o grze Conqueror's Blade. Ona jest, przede to jest darmoweczka. To jest darmowe takie. Powiedzmy oni to nazywają MMORPG, ale to nie jest do końca MMORPG, to ale jest powiedzmy gra zrobiona przez chińskie studio Booming Games. Tak jest. Genshin Impact, kłaniamy A to są się, ci jest. sami od Genshina, tak? Znaczy nie, 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 nie ci sami od nie. Genshina, tylko to jest kolejna chińska gra, tak to nazwijmy. Która, chińska gra wyprodukowana w Chinach, która podbija świat. Tak, która jest wydawana przez rosyjską z kolei firmę, która się nazywa My. .ru. My nie, właśnie to jest mail.com Właśnie, w Europie i Ameryce bo, Północnej. Bo, bo, bo Mail.ru to jest największy, to jest taki Gmail rosyjski mhm. generalnie. I to nie tylko Gmail, to jest Google taki rosyjski bardziej. Natomiast RU to jest... My .com to jest firma, która została jakby tak przebrandowana na bardziej zachodnie, mhm. taki przystępny zachodni Żeby to format. RU tak jakby no gdzieś tam nie ustawiało, tak. tylko zapraszało to kom. Nie ukrywam, że jak instalowałem, to miałem lekki strach, że właśnie sobie instaluję jakieś programy, które powiedzą. Z pewnością już je masz. Ale, ale pewnie miałem je już i, w, i wcześniej. Generalnie gra. Ona jest trochę podobna do For Honor. Mhm. Kieruje się postacią bohaterem. To jest on, jest tam bardzo, bardzo dużo do wyborów, opcji jakby tych klas, czyli mamy tam rycerza z mieczem i starczą, mamy z długim mieczem i starczą, mamy łuczników, mamy halabarników, pikinierów, cała masa różnych opcji. W, tak, ale tam my to się to możemy wcielić. Mamy też Wikingów. W najnowszej, w, najnowszej, w najnowszym sezonie są też Wikingowie. Mhm. E, przy czym ta postać Twoja to jest tak naprawdę Twój ludek, który będziesz się bił. I to nie, nie definiuje jej od razu całej armii. Czyli możesz mieć na przykład ludka, e, który jest Wikingiem, ale w jego armii, bo to jest jakby cała kluczowa kwestia, jest taka, że tam się nie walczy samemu, tylko walczy się razem ze swoimi przybocznymi, tak jakby ze swoim oddziałem. Mi się podobało, jak się leczysz i ci Twoi przyboczni cię tak, tak Otaczają, to ring, świetne tak. to było, nie? Tak? jak, tak. jak sobie, sobie zrobiłem tak. I jesteś po prostu broniony. I wtedy do możesz się, i wtedy się możesz wyleczyć. Tak, wtedy się możesz wyleczyć, akurat. Jest, no, grud, krótko mówiąc, chodzi o to, że jak używam bandaży, to nie mogę się ruszać i nie może mnie nikt pyrgnąć, bo jak pyrgnie, to. Ale walka przewie... jest tam zrobiona sensownie. W sensie to nie jest tak, że możesz iść po prostu jak ten wiesz, czołki i rozwalać wszystkich. Tak, raczej trzeba, trzeba, trzeba bardzo grasz, uważać. Tak, bezsensownie. Znaczy, ja, to, ja się o tym szybko przekonałem, jak się wszaniłem w sam środek yy, oddziału przeciwnika i mnie po prostu zaciukali w sekundę. Nie wybronisz się. Możesz się wytoczyć, jeżeli masz staminę na to, ale jak nie masz, no to cię tam zabiją. Każda z klas ma oczywiście inny styl walki, inną broń, w związku z czym to też definiuje troszeczkę to, to jak, w jaki sposób będziemy walczyć z przeciwnikami. Na polu walki są, generalnie rzecz biorąc, to jest taki klasyczny konkurs. Są do trzech punktów, tam mniej więcej trzy punkty na mapie, które trzeba przejąć, gra się w dwóch podstawowych trybach, czyli na otwartych polach, gdzie jest to dużo prostsze oraz szturmy, gdzie, znaczy, przepraszam, szturmy oblężenia zamków, gdzie normalnie trzeba po prostu przynieść drabinki, postawić drabinki, wleźć po drabinkach, tym taranem rozwalić bramę, Fajne to jest. To nie jest wybitnie jakaś taka gra, że w ogóle padniesz na kolana i że w życiu czegoś Ale tak fajnego nie widziałem. Ale po pierwsze to jest to, zręcznie tak? zrobiona, po drugie jest za darmo, więc możecie sobie sprawdzić w dowolnym momencie. Z I tego. Po polsku. Co jest po polsku, jest MMOsem po polsku. I z tego co słyszałem i co widziałem, jakby co pisali ludzie na, na czatku, bo ja nie ukrywam, że ja w nią zacząłem grać, jakby taki był też mój zamysł, żeby zacząć w nią grać od zera i jakby się jej uczyć e, wraz z widzami, ale poinformowano mnie, że ona jest dobrze, dosyć zbalansowana pod względem tego całego płacenia za, za rzecz. No wiadomo, darmowe gry zwykle mają jakieś tam mechaniki. Zwłaszcza niektóre gry mogą mieć mechaniki, które wyciągają z ciebie pieniądze i dają ci niesprawiedliwą przewagę. Tutaj podobno pay to wina nie ma. Także warto Udy. zwrócić uwagę, ale co sterujesz też tymi jednostkami? Jakoś Możesz dodatkowo? im wydawać rozkazy, masz kontrolę. Niektóre z jednostek mają specjalne swoje ataki, czyli mogą, nie wiem, prowadzić ostrzał, na przykład, albo, nie wiem, zaszarżować. Na przykład pikinierzy mają taką strasznie fajną szarżę, że wyjmują tarcze, wyjmują te piki i nacierają jakby na przeciwnika, żeby przerwać jego linię. Tworzą się takie, Zwłaszcza w oblężeniach tworzą się takie konkretne miejsca, gdzie po prostu musisz się, tam, tam się toczy walka, tak? Jest tak ten choke point, tak? Czyli ten taki głębokie, wąskie gardło, <laughs> nie głębokie. E, <laughs> tworzą się takie wąskie gardła, gdzie zawsze się jakoś ta, 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 ta cała walka kanalizuje i tam trzeba najwięcej się starać, też jako właśnie ten gracz, który może przeważyć szale na I, i, na i to jest ten Tadek pod Jarek. Tak, ale to jest Znaczy, jak mnie takiego widzicie, to to naprawdę ja nie umiem aż tak dobrze grać, żeby się zajarać grą, która mnie nie jara, i ją sprzedawać w taki sposób. To nie jest gra AAA. Ale to jest bardzo, bardzo spoko zapychać czasu, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego cenę. To ja jestem z kolei, wiesz, radkiem pod Jarkiem teraz, ponieważ ja z kolei... Masz tylko 30 sekund It teraz. Takes Two to jest najnowsza gra pana Faresa, Josefa Faresa, który jakiś czas temu założył swoje własne studio. Najpierw było Away Out 3 lata temu, teraz jest It Takes Two. I Potem poleciały take... na E3, więc gościu stał się gwiazdą i ulubieńcem wszystkich. Kontrowersyjna postać, kontrowersyjna twórca. No, ale, ale, ale facet z z wizją i wszystkie gry, które on robi, są kooperacyjne. W te gry grasz tylko możesz grać w dwie osoby. Gra, w której jesteśmy mamą i tatą, tam jest cała w ogóle historia e, kryzysu małżeńskiego i takiego naprawiania tego związku właśnie poprzez Kooperację, współpracę i to wszystko jest z, cała historia i gameplay razem ze sobą złączone. Fantastyczna gra, polecam. Recenzja 5 na 5. No około 45, <noise> bardzo dobra robota. radzi jeszcze dodajmy, że grę z tego, co mówią autorzy, można zwrócić, jeżeli wam się nie, nie podoba. I, i 1000 dolarów można dostać nawet. On się odgrażał, Joseph, że on każdemu, komu się nie podoba, da 1000 dolarów. I nie sądzimy, żeby to się wydarzyło. z tym miłym akcentem zakończyliśmy kolejny odcinek FOPy. Naszym gościem był znany pisarz Jakub Rzet. Tak jest. E, moim serdecznym kolegą jest tutaj Radosław N. A e, moim równie serdecznym kolegą jest siedzący obok Tadeusz Z. Tak jest. I tym e, zakończmy już program do widzenia. Czyli o, my, my my, my, my my, my, kom. Do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy.